Siemanko, witam Was w kolejnym Game Newsie i no dzisiaj ten Game News na pewno będzie inny. Jak ktoś obserwuje mnie na moim głównym kanale technologicznym, to wiecie, że no ja nie zamierzam bagatelizować tej sytuacji, która się dzieje. Być może nie będę tutaj prowadził tematyki, która zaraz zostanę przy tematyce gamingowej oczywiście. Natomiast w nawiązaniu jak najszerszym do tej sytuacji, która ma miejsce na świecie, właściwie na Ukrainie, która została naprawdę bestialsko zaatakowana i trzymam kciuki, żeby udało im się tą walkę wygrać. No cóż, wojna wyszła z tego zakresu, w którym chcielibyśmy, żeby pozostała na zawsze, czyli wyszła z gier i stała się rzeczywistością, ale też wyszła z gier nie tylko w formie tego konfliktu, który się prowadzi, ale wyszła też od przeróżnych studiów. Studio, które stworzyło Stalkera, między innymi zaapelowało o pomoc. Wiemy, że to jest ukraińskie studio. Ukraina ma wiele świetnych deweloperów tworzących gry komputerowe, ale też nasi deweloperowie, czy też deweloperzy, jak CD Projekt zareagowali na te prośby. CD Projekt przeznaczył 1 000 000 zł na pomoc Ukrainie. Twórcy This World of Mine, czyli gry, która pokazuje, jak okrutna jest wojna, jak zła jest wojna, przeznaczają swoje tygodniowe dochody na pomoc Ukrainie. Bardzo dobrze, to są bardzo fajne ruchy. Myślę, że najlepszym ruchem każdy z nas, oprócz tego, że jeżeli możemy poświęcić swój czas, zaangażować się w jakąś pomoc jako wolontariusze, czy być może wysłać jakieś pieniądze, to jest najlepsza pomoc, jaką możemy zrobić, bo de facto flaga na miniaturce nic nie zmieni. Słowa wsparcia oczywiście są bardzo ważne i też trzeba je słać, bo no niczego tak bardzo jak pieniędzy, wsparcia, najlepiej w postaci oczywiście materialnej Ukraińcy potrzebują, ale potrzebują też morali, żeby jednak wygrać tą wojnę i za to ja ogromnie trzymam kciuki, więc to jest temat z jednej strony bardzo fajny, który widzimy, że CD Projekt, 11bit Studio angażują się i pomagają, my też możemy, no ale też ja bym oczekiwał tutaj bardziej zdecydowanych działań. W jednym aspekcie jestem w stanie się poruszać na kanale technologicznym, tam mówiłem o i mówię cały czas o sankcjach technologicznych, jakie powinny na Rosję spaść, ale rosyjski naród powinien odczuć, bo oni popierają Putina, bo ten reżim jest u nich w państwie. Oczywiście są ludzie, są społeczeństwa, jest jakiś procent społeczeństwa, który tej dyktatury nie popiera, który nie popiera wojny na Ukrainie, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy popierają i warto, żeby całe państwo wzięło odpowiedzialność, tak jak my musimy brać odpowiedzialność, jeżeli chodzi o opinię na Zachodzie, jeżeli chodzi o opinię o naszym kraju przez pryzmat naszego rządu, bo niestety, to już od każdego indywidualnie zależy. My mamy taki rząd, my pozwoliliśmy sobie taki wybrać. Jeżeli w naszym kraju taki rząd został wybrany, czy głosowaliśmy za, czy przeciw, my ponosimy konsekwencje takiego wyboru i takie same konsekwencje powinien ponieść naród rosyjski. I moim zdaniem te konsekwencje też powinny być w temacie gamingu. Moim zdaniem potężni deweloperzy, dostawcy gier, zwłaszcza online, powinni absolutnie Rosję odciąć. Są w stanie odcinać serwery, bo były wielokrotnie odcinane. Czy to niektóre państwa azjatyckie były odcinane od LoL'a czy od WoW'a. Moim zdaniem w tym aspekcie powinna Rosja zostać odcięta. Powinna absolutnie zostać odcięta. Od serwerów LoL'a powinien zostać tam wyłączony LoL, Dota, która jest tam ważna, CSGO, który jest tam bardzo ważny. Wszystkie gry powinny zostać im odcięte. Oni jakoś swoich wewnętrznych tytułów dużo nie mają. Znaczy oczywiście mają, bo bodajże Wargaming, czyli twórca World of Tanks, World of Warship, wydaje mi się, że jest producentem rosyjskim, jeżeli tutaj się mylę, to przepraszam. Natomiast wszyscy inni powinni odciąć Steam, wszyscy dostawcy gier powinni ten kraj absolutnie od takich usług
odciąć. Moim zdaniem nie jest to bolesne z tego względu prostego, że i tak nie jest to tak gigantyczny rynek zbytu, nie jest to nawet bardzo duży rynek zbytu, jak jeżeli chodzi o handel dobrami materialnymi, ropą i tak dalej, cierpimy dość mocno obustronnie. Tak odcinając Rosję od gier, od technologii, od social mediów, tutaj aż tak bardzo, myślę, nie ucierpią w stosunku do tego, jak mogą wpłynąć, że mogą zrobić coś, mogą położyć tą małą cegiełkę jakby w wojnie z Rosją i wspomóc Ukrainę. Nie możemy zaangażować się w nią osobiście, nawet my jako państwo z prostej przyczyny, czy w sensie wkraczając na Ukrainę i pomagając im zbrojnie. To byłoby oczywiście bardzo radykalne i wysyłanie naszych ludzi, żeby ginęli za inny kraj. To jest zupełnie inna kwestia. Oczywiście można to rozpatrywać w kwestii takiej, że jest to po części obrona Polski, bo my chcemy, żeby między nami a tą właśnie wściekłą Rosją był jak największy bufor, a właśnie taką granicą buforową jest choćby Ukraina czy też Litwa. Więc Białoruś, ale Białoruś to właściwie taki kanał, a nie bufor. Więc tutaj zdecydowanie moim zdaniem deweloperzy też powinni na to zareagować i w tym aspekcie teoretycznie nie tak istotnym, ale generalnie takim, który na pewno społeczeństwo zaboli, który przede wszystkim pokaże społeczeństwu w Rosji, że świat jakby jest negatywnie nastawiony, że neguje to, co robi ich władza. I oni mogą tego nie widzieć w przestrzeni swoich wiadomości, z tego względu, że mogą być zamknięci w bańce informacyjnej. Ale jak ci serwer od LOLa padnie, jak ci serwer od WoWa padnie i dostaniesz informację, że twój kraj zaatakował inny, suwerenny kraj, bez podania przyczyny, bez jakichś większych ostrzeżeń, czy w ogóle jakiegokolwiek sensu moim zdaniem, to wtedy coś ci się może zaświecić. Nawet jeżeli w wiadomościach widzisz, że my to bronimy naszej ludności i tak dalej, w sensie widzisz propagandę, to zrozumiesz, że jednak cały świat patrzy na to inaczej. Może nie cały, bo władze przeróżnych autorytarnych krajów patrzą na to przychylnie, bo są sojusznikami Rosji, ale jednak większość świata mogłaby tak zareagować. Problemem tylko w tym jest, że niestety taki LOL należy do chińskiego Tencent, które jest pod wpływem chińskiego rządu i takich wyłączeń się pewnie nie doczekamy w tej grze, a szkoda, a bardzo, bardzo szkoda, nie jest to dobre, niestety, bo jednak Chiny są po części sprzymierzeńcem Rosji. Cóż, taki jest tutaj mój troszeczkę mały apel do deweloperów, żeby możliwie jak najbardziej uprzykrzyli życie rosyjskim graczom. Być może oni bezpośrednio nie zawinili, ale przede wszystkim jest to sposób na obudzenie społeczeństwa, na pokazanie im, że źle się dzieje w ich państwie i muszą zacząć mówić nie na to, co robi ich władza. W każdym państwie powinno się tak dziać i dzieje się w większości państw. Cóż, piszcie, co wy o tym wszystkim myślicie. Wiadomo, to tutaj przy tej sytuacji może być wiele radykalnych głosów, natomiast nie sądzę, żeby pojawiły się jakieś głosy, które bronią tutaj stanowiska Rosji. Byłoby to wtedy karygodne. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Chcę was jeszcze zostawić, bo oczywiście od dzisiaj, od 25 lutego do 27 trwa IEM. Ja od jutra jestem na IEM-ie i na taki IEM was zapraszam, więc zostawiam was tutaj z małym lokowaniem. Właściwie ono się miało wydarzyć tylko na głównym kanale. Stwierdziłem, że to jest na tyle gamingowy temat, że zostawiam wam go na koniec. Tam żegnam się, że wracamy do filmu, ale dla was tutaj zostawię to już jako zakończenie. Zachęcam do obejrzenia i widzimy się w kolejnych filmach, które mam nadzieję już niedługo.
Do zobaczenia. Już w najbliższy weekend od piątku startują finały Intel Extreme Masters. Od 25 do 27 lutego możemy w końcu po roku przerwy wrócić do spotkań. My jako widownia. Wstęp jest to prawda biletowany, ale w końcu można pójść i brać udział w tym święcie dla graczy na żywo. I co prawda nie będzie typowego expo jak zazwyczaj, ale będą stoiska producentów, w tym NTT i Hero, i będzie można tam zobaczyć ich sprzęty, ale co najważniejsze, będą tam ich trzy najbardziej fikuśne komputery. Będzie to Cube, będzie Silverpunk i Engine V8. Ten ostatni widzieliście w jednej z recenzji na moim kanale i robił potężne wrażenie, jak pojawił się na moim biurku, a na żywo w klimatycznym dla tego komputera, jak i dla dwóch pozostałych otoczeniu, podejrzewam, że będzie robił jeszcze większe. Na PGA tym kompem było ogromne zainteresowanie, a teraz pojawia się jeszcze Cube i Silverpunk. Mam nadzieję, że będziecie tam i możecie wziąć udział w konkursie, bo możecie wpaść na stoisko, zrobić sobie zdjęcie z jednym z tych trzech komputerów, wrzucić je na Instagrama, oznaczyć Hero PC Gaming i wziąć udział w konkursie, gdzie nagrodami będą peryferia o wartości 600 zł. Oprócz tego będziecie mogli ze mną skleić pionę, ponieważ ja tam w okolicy pewnie będę się kręcił, więc zawsze to fajnie z widzami w offline się spotkać. Jak ktoś nie będzie mógł być w spotku, no to zostawiam Wam pod filmem recenzję do Hero Engine V8, którą robiłem i no, na który wywarł na mnie ogromne wrażenie ten komp, no jak i link do pozostałych kompów, które być może tam w tle możecie widzieć. A tymczasem mam nadzieję, że z częścią z Was widzę się na IEM-ie. Napiszcie w komentarzu, ktoś będzie, a my tymczasem wracamy do filmu.